Cześć, witajcie, tutaj Mangi i jest ze mną Turbinka. Halo, dzień dobry. No, znany powszechnie jako Tukan.pl, tutaj na przykład taki jest Tukan. A nie, pamiętałeś. Tukan, trochę tylko. No i generalnie witamy was w nowej seryjce, po dwóch latach w sumie, bo 2022. No i jak widzicie, jesteśmy na modzie Shipwreck Together i generalnie ja zawsze chciałem zagrać Shipwreck i kiedyś już ten mod był, ale nie był tak rozwinięty. I już jest na tyle rozwinięty, że wszyscy bossowie są, wszystko co się da, jest to naprawdę bardzo dobrze odwzorowany Shipwreck, więc tutaj z Turbinką taka przygoda musiała być, po prostu musiała. Chciałbym tutaj podkreślić, że tylko podejrzewamy, tak, że wszystko działa dobrze, mamy, po prostu modlimy się, że nie będzie crashować, ale raczej jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego oto świata i tak wam powiem, że przejrzałem się tak na szybkości, jak działa mniej więcej ten mod i to jest naprawdę bardzo wierna replika tego, co możemy spotkać w klasycznym Dunsterwie. Tutaj, drogi Mangi, możesz sobie zauważyć, że jest pierwsza rzecz, którą możesz nie znać, mianowicie... No, jakieś kości. Tak, kości. I tutaj, jeżeli znajdziemy teraz, uda nam się wytworzyć łopatę, będziemy w stanie się dobrać do zawartości tego skarbu. Ale, istnieje jedno wielkie ale. Ja gram, słuchaj, Woodlexem, a Woodlex... O, skarby możesz zbierać, bo jesteś piratem. Tak, w sensie wszyscy mogą zbierać, ale ja mam, słuchaj, takiego pelka, że posiadam własną łódź na start, nie? O kurde, to jest w sumie dobre. A mogę z tobą... Mogę ci zabrać? Ty możesz zabrać, ej, to podatko. Papa! Nie! Teraz kliknij prawym na start i powinieneś wystrzelić wtedy z armaty, tylko odejdź od brzegu. I uciekaj. O kurde. I teraz w ten sposób jakby możemy wykopać sztucznie skarb. Ale fajne, naprawdę czadowe. I tu też chciałem w ogóle powiedzieć, tu jest jakiś kolczyk na ucho, co to jest? To jest przedmiot grobowy, który jest unikalny dla Shipwrecka. Przy tradach z tutejszym królem się bardzo przydaje. Mam jeszcze inny przedmiot startowy, który myślę, że może ci się spodobać. Ten, lornetka, znaczy luneta. Dunster Shipwreck jest bardzo wielki, więc dodali taki item, który pomaga w przeszukiwaniu mapy i możesz go użyć w jakąś stronę, sobie zobaczyć, jak dobra, wygląda świat. Bo tutaj coś mi się wykasowało. I mogę... przyjrzeć się, żeby dalej w jakąś stronę po prostu odkryć więcej. Fajne to jest. Więc jeżeli wcześniej, tak jak mówiłeś, nie grałeś Shipwreck, to czeka cię tu kilka, myślę, że fajnych niespodzianek, nie? Wiesz co, mi się podoba, że przed tym nagraniem, tak wiesz, na luzie jakoś pajacowaliśmy czy coś, a jakoś rozpoczęło się to nagranie i jesteśmy bardzo oficjalni w stosunku do siebie. Aż nie ogarniasz. No, aż czuję się w tym tak pogubiony. Też chciałem powiedzieć do widzów, że ja w ogóle, no nie grałem tego Shipwrecka, nie znam go, próbowałem coś kiedyś, ale się wywalałem tylko, więc Turbinka też mnie będzie tutaj prowadził za rączkę. Tym razem wyjątkowo ja jestem jakimś zwierzęciem, a Turbina jest brodatym menelem, tak jak tak, byliśmy się w poprzednim celu. W sumie łazimy i zbieramy kamienie na początek. Jest to coś innego, co możemy na przykład wykonywać? Czy to jest Dunsterw? Jakby co byś chciał robić na samym początku Dunsterwa, jeżeli nie zbierać tawy i patyki? No ja bym na przykład, jeśli byłbym tobą, już bym pewnie raszował muchosmoka, no ale to byłbym tobą. Słuchaj. Jeśli ktoś nie grał w ogóle postacią tego małpy, no to on się przyspiesza po jakimś czasie, zaczyna tak biec na czterech łapach i w zamian ma coś takiego, że wolniej chodzi przez, jeśli się nie rozpędzi, więc to jest taki minus plus, no i chciałem tę małpkę, bo fajnie wygląda uroczo. Zaleciłem tutaj Mangiemu, żeby grał sobie właśnie Woodlexem, bo jest fajna, ma dużo pelków postać, ale ładna postać, tutaj nie małpa, bo ja lubię zwierzątka, muszę być małpą. No Jezu, jesteś furasem. Wiesz co, miałem być furasem, powiem ci, że dziewczyna kupiła kostium na Halloween, mieliśmy iść na Halloween do znajomych, ale jakoś nam nie wypaliło to i kostium jest wilka u mnie. Mam uszy wilka z ogonem. To jest zdjęcie. Albo może montuj, daj widzom zobaczyć ciebie jako furasa. Ja myślę, że wszyscy byśmy chcieli to zobaczyć. No nie wiem. O kurde, jaka muzyka jest, jak się ściemnia. A, w sumie wyciszyłem sobie grę, bardzo mądrze. Tutaj mamy sobie takie fajne też znaleziska, które nieco nam przyspieszą ogarnięcie sobie rzeczy. Mianowicie, tylko potrzebujemy młotu. Już tutaj wytworzyłem młot i proszę dla ciebie młotek. Możesz na przykład rozwalić sobie tę skrzynkę i zobaczyć, co tutaj zostaje. Aha, ja to akurat pamiętam, bo miałem podejście ostatnie do Shipwrecka jakiś rok albo dwa lata temu. Nie, dwa lata temu, pamiętam, umiałem tego gościa, takiego prawnika prowadzącego i na jego zajęciach grałem, na zdalnych jakby. I się wywalałem za każdym razem od jakiejś trucizny, czy nie wiadomo czego i dla mnie to było noob playing jeden wielki, więc...
Akurat tutaj trucizna może dojechać, tak więc. No, a jestem też ciekawy, jak tutaj w sumie działa trucizna, bo w oryginalnym Shipwreckcie to działa. W ogóle możesz zbierać muszelki na psychę, nie? O, to nie wiedziałem. To Co? są te kwiatki takie. Tak, Shipwrecka. działają jak kwiatki. A tak, że trucizna to działa w zależności od tego, na jakiej wersji grasz, tak naprawdę. Bo w oryginalnym Shipwreckcie to działało tak, że ona cię po prostu zabijała po zjedzeniu, nie? A po dodaniu Hamlet to oni zrobili coś takiego, że w ogóle zmienili mechaniki. Stwierdzili nagle, że nie będzie to tak działało. To I widzę, tak. masz wszystkie skiny, masz pochodnię jakąś dyniową, miało nie być Halloween. O, widzę. O, tutaj O, kolejna zmiana. Przy dobra. łupaniu drzew mogą się pojawić wumsze. To trzeba A uważać. młotem A jak mam już. go bić? Bo tam młot coś. Nie, młot nie bił więcej. Młot nie, młot akurat to jest bardzo zła decyzja. Ty, ale jaki zasięg ma ten ogień? No Jakby nie wiem, większy niż rozprzestrzenia ten. się tam, zobacz, nawet krzak Mojżesza płonie na dole i ten Mój płomień Boże. się spalił. Jak Dobra. krzak Mojżesza, o No czym ty tutaj był mówisz? ten krzak Mojżesza płonął przed chwilą. A, ten. Dlaczego krzak No ty Mojżesza? Biblii nie czytałeś, takiej ważnej książki? A, dobrze, że mi to zajęło. A też jak masz, nie wiem, nasiona jakieś czy pojedyncze jagódki, to też je zawsze warto zjeść. No Luzik, teraz i tak luzik. jest zawsze taki etap gry, że musimy po prostu zacząć zbierać itemy. Zasoby się zaopatrzyć. To jest taki Dokładnie, tak. idealny zawsze etap pogadankowy. Jak się Myślę, czujesz że w sumie. po tych 2 latach nieprowadzenia serii? Szczerze mówiąc, trochę nie wiem, czego się spodziewać, bo nie jestem zbyt sprawny w wyprowadzeniu serii z Kurde. kimś, ale poprzednią bardzo dobrze wspominam, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. No Ale była właśnie, mnie się niegra. wydaje, że może być aż nawet za łatwo, jeśli chodzi o bossów, nie? Że tak przeraszujemy jakoś i. No właśnie, jest tutaj dosyć mało bossów, bo jest ich trzech, więc trzeba ich dobrze złożyć. Ale ja myślę, słuchaj, że my możemy się powoli już w morze wybierać. O, Nie? morze, a może nad morze. Tak. Oj, tutaj Do tak sobie patrzę, że Sopotu mamy. popłyniemy. Do Że mamy tutaj, Sopotu. słuchaj, łódki w zakładce. Wszystkie itemy z Shipwrecka zostały chyba wrzucone do zakładki z Seafaring, ale A myślę, że wiesz, jak nazywają idziemy się tworzyć. łódki z drewna? Nie? Łódki. Co? Ty nie masz czatu. Nie, bo miałem crafting i wtedy nie pokazuję Aha, czatu. a to ja. Aha, bo to Aha. się rozwija, no tak. No tak. O, i możesz tutaj skrzynkę Kurde, odpalić. szkoda, że tak. O, karma jakaś wypadła. Mój idealny Tak, żart oni. taki tak bardzo został spalony na dzień dobry. No, niestety, przepraszam. Także bajki. Możesz ją sobie od razu otworzyć i zjeść. Tutaj też ci da fajne ilości No dobra, chociaż pożywienia. takie rzeczy lepiej na później niby zostawiać, bo Nie, one. No to nie. zjadłem. A nie Dobra. było jakiejś maczety jeszcze do zrobienia? Była i myślę, że maczeta nam się przyda. To ja robię Ile maczetę. masz kamienia? Pochwal się. Kamienia Dobra. mam dwa Przemieć. flinty. Okej, czyli oboje mamy biedę. A masz maczetę? Mam. Trzeba maczetę i weź zacznij tutaj łupać krzoki. No Potrzebujemy to wziąć tutaj Mojżesza jedną łódkę. krzoki. Krzoki Mojżesza, tak. Potrzebujemy sobie teraz łódkę z bambusu. Ja myślę, że ty możesz wziąć moją główną łódkę, a teraz sobie wejdź tutaj w crafting, rozwiń to menu. Dobra. Pod zakładką walki masz zakładkę morską. O, jest, dobra, no jest seafaring, Tak, no i dobra. tam Jest tratwa. masz raft, ale my chcemy z bambusu i z choszczy. To potrzebuje 4 bambusa i 3 choszczy, no dobra. To wiesz co, ja Dobra. ci powiem w ogóle, że mam takie wspomnienia, że jakieś robiłem sobie live'y z Shipwrecka. Chyba 1 albo 2 live'y były i ja generalnie miałem, się śmiali ze mnie, że byłem tratwa 20 dzień. I takie jeszcze mam No wspomnienie. Boże. Tak ci powiem, że raczej ciebie Nie! przeszujemy. Co ty zjadłeś, Chciałem chłopie? wyrzucić Monster Meata i zjadłem go. Bo z shiftem się, albo z kontrolem się wyrzucało i kliknąłem sobie na niego prawym, nie? Mój Boże. No Była ja... przede dniami końcówka. Nie wiem, czy wiesz, ale była wprowadzona bardzo potężna zmiana w Dawnstealthie, która sprawiła, że motylki martwe są znacznie mniejsze, a tutaj zobacz, jakie są potężne. No, Nie wiem, mega czy widzisz duże. różnicę. No, to sobie możesz jeszcze tutaj podjeść. I ile masz? Czego? Mam 3 tego bambusa, to jeszcze te haszcze trzeba zdobyć. Dobra, to www. Ja ci Dobra, wyrzuciłem. to do krzaka Tu jest. Mojżesza idziemy. Do krzaku Mojżesza. Ale tak ci powiem, że twoja umiejętność szybszego biegania jest fajna, Będzie ale. nas rozłączać. Nie. W sensie, w sumie, no to też, ale bardziej to jest przydatne, kiedy się nie zbiera zasobów, a my będziemy teraz bardzo dużo zbierać zasobów, tak więc. No Ale tak, przyda się na 50-50. przykład, wiesz, jak ostatnio byłem Woodym, który mógł gdzieś tam na Lunarną Wyspę se przebiec czy coś tam, to teraz będę takim małpą, która będzie eksplorować, więc nawet tu jakaś jest Dokładnie. analogia, nie? Tutaj? Położyć tratwę? Tak, poproszę.
I możemy zrobić tak, że ty weźmiesz dużą łódkę, ja wezmę małą. Dobra, bo moja seria, to ja będę miał dużą, fajną łódkę. A ty możesz rozwalić jeszcze to. Dobra. To za sobie jednak. Już, to młoteczkiem. Jestem wielkim fanem Shipwreck. A, to ty masz. Znaczy dziwne rzeczy się stały, bo generalnie nawet animacji nie było łupania, ale no dobra, możemy lecieć. Okej. Bez przejmowania się. Jesteś fanem Shipwreck, dlaczego jesteś fanem Shipwreck? Jestem wielkim fanem Shipwreck, bo jak właśnie łupiesz te skały, te łupiesz? Skalby, ja nie mam łupieżu. Łupiesz? Nie, ja mam dwa dużo łupieżu, bo nawet stosuję taki specjalny szampon, ale Head and Shoulders pomaga, ale masz wtedy dużo desek, a właśnie w tym DLC też dużo desek schodzi, więc jakby nie musisz faktycznie tyle łupać skał, ile byś chciał. No i tutaj mamy klasyczne, może na fale nie wpływaj, chyba że jakby z was z dobrym kierunkiem. I tutaj mamy znajdźkę pierwszą morską, możesz sobie wejść i zobaczyć, jak ona działa. Znajdźka morska? Znajdźka. O tu, faktycznie, no dobra, zbieram. Jest butelka z wiadomością. W ogóle powinniśmy tak, już powoli lądować, jak będzie noc, bo tak powiem ci, wieczorek i jest niezbyt fajnie. Jak sobie teraz wejdziesz na mapę, a teraz ci ją zresztą zwinię, to zobaczysz, że my mamy obok wyspę, bo jakby... A może ty możesz nie widzieć. Jak coś to rozpakowałem wiadomość i jest skarb zaznaczony na mapie, podobnie jak to było w sumie w Together, w tym normalnym. A ile masz skarbów oznaczonych na mapie? Jeden jest oznaczony, on jest tak. W ogóle przeciwną stronę jest, więc... Bo jako, że ja gram Woodlexem, to ja mi się odkrywają samoistnie skarby po pewnym czasie. Ze względu na ten kapelusz, który ja mam, więc jakby wiem więcej trochę od ciebie, jeżeli chodzi o sam świat, ale no tutaj widzę będzie więcej, jeden wiem więcej, tak to jest mniej więcej. Tak, jesteś szybszy i wziąłeś moją łódkę, tak więc jeden. Dobra, i tutaj mamy kolejny skarb, który fajnie by było zgadnąć. Skarb piratów? No widzę piratów, go nawet, tam na dole. To muszę łódką opłynąć dookoła, tylko może następnego jakoś... Nie, teraz nawet możemy to zrobić. Tak, w nocy? Bez problemu. No, chyba że wolisz tutaj, nie wiem, pozbierać sobie tawę patyki. Jak Polacy za prostu mroku będziemy pajacować teraz. Oczywiście, że tak. Jakby na jednej pochodni, bo dwie to jest zbyt duże bogactwo. Nie no stać nas na dwie pochodnie. To jest, wiesz, ekonomia w tym momencie, nie? A mogę nie ci podpalić tratwę, nie. Żeby... Nie możesz. Dobra. Teraz ci je uderzę, o, jak będzie. A z pochodnią mogę płynąć? Możesz. Dobra, akurat dobra. To zależy od łódki, bo tutaj masz żagiel, nie? Więc no. Możesz, ale jak ja bym tutaj wskoczył i teraz, to widzisz, że mam ciemność, nie? Założoną. No to musisz przy mnie płynąć. Tak, muszę ale przy ty sobie i poradzisz. Zaleta tych lepszych łódek, że no po prostu jesteś w stanie też używać rzeczy. Choćby latalnie trzymać w łapie, nie? Dlatego właśnie warto iść w lepsze łódki. I myślę, że takim fajnym celem dzisiejszego odcinka byłoby może takie właśnie rekonesans? Dobra, nie strzel sobie tylko w twarz, okej? Okay? Ale czemu ty sugerujesz, że mógłbym to zrobić? Bo ja, słuchaj, to mi się zdarzyło. Nic nie dostaniesz z tej skrzynki, wszystko jest moje. O. Patrz, a 100% zasobów da się odzyskać teraz? Co ty? Teraz jestem uwięziony na tej wyspie, nie, dobra tutaj. Nie, jeszcze jedna ta, krzak Mojżesza, sorry, ja nie wiedziałem, że mogę, ja w ogóle na wyspę walnąłem, a jednak łódkę ci zniszczyło. No spoko, jakby przeżyjemy, Fokus nie? Fokus Marokus. No, sorry, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy można tutaj robić. Spoko, ale kłódka już jest moja i ci jej nie zamierzam oddać, tu nie ma krzaków Mojżesza, dobra, ta wyspa serio nie ma krzaków żałosna. Mojżesza, a po tej stronie na przykład? Nie ma tutaj żadnych krzaków Mojżesza, bo są one tylko na określonym biomie. A co ty mówisz, że jest twoje kurka? O, widzę, że się zesrałeś tutaj. Tak, nie mogę ci nosić dłużej. Chciałem je gdzieś schować, ale... Widzowie, historia z tymi temami jest taka, że jest Halloween, a my nie chcemy Halloween, bo to psuje kompletnie... Ała! A! Chamie! Chamie zbola! Ja nie widziałem, że ja mówię, chciałem motylka! Ej, snow jest. Galakcja. Jeszcze masz krwistą tę maczugę. Mam krwistą. Znalazłem, słuchaj, skarbie, lepszą maczetę. Ty jeszcze o, a mogę chociaż zobaczyć? Jasne. Ona jest w ogóle magiczna. Ma tak. Bardzo dużo użyć i w momencie, w którym jej używasz, ona się nagrzewa i może, słuchaj, dawać ci źródło światła normalnie. Ja piernicze, to faktycznie mega dobra, to twój skarb będzie, no, miałem łódkę Mojżesza. Skarb, ty masz łódkę Mojżesza. A ty się stąd nie wydostaniesz, no bo nie ma. Nie, na szczęście jest inna tatwa jeszcze, taka biedacka, wolna, ale mam na nią zasoby. Dobra, a chodź. Nie da się... Masz. Ja nie chcę do tego. Widzenia. A wiesz co, ja jeszcze co będę tam? mądry i deski nam zdobędę. Ej, nie głupie. Widzisz, to, tego się nauczyłem od ciebie. A czemu pszczoła jest w tym, nad wodą? To jest dobrze, że ona tam potrafi... W sensie pszczoły... Dziwne rzeczy się z nią dzieją.
No. A pusta butelka no. będzie potrzebna do czegoś? Jest raczej przydatna, walto. Dobra, dobra. Wiesz dlaczego ta łódka jest taka nie super? Nie rób tak! Bo ma nieskończone działo. Normalnie działo ma, słuchaj, jakieś 15 użyć i jest super rzadkim przedmiotem, który jest ciężko wytworzyć. No może nie ciężko, ale jest to upierdliwe. A jak ja mam tutaj nieskończone działo... Czyli mówisz, że to dobrze działo. Dobrze działa, to działo, to nie, można by powiedzieć. Ale biedacka ta łódka jest. Tratwa. Że ci tak... Co tam? Nie! Ej, w sumie pomagasz, ej, możesz mi boostować tak delikatnie. Nie można tym boostować. Jakby to są duże fale, musisz rozróżnić. Są duże i małe fale, nie? I na dużych nie możesz standardową postacią na tym pływać. Tak więc z nim PPL. Szkoda. Dobra, to idziemy tutaj szukać... Krzaka Mojżesza. Krzaka Mojżesza. To w ogóle ten... A ta z obsidianowa maczeta, dobra, nią też się da psuć, okej. Tak i... Mam nadzieję, że nie podpala. Podpali tylko, jeżeli się rozgrzeje. Będzie wtedy do czerwoności cała świecić. Mam to już na tratwę. Super. Jeszcze tutaj trochę żarcia zgarnę. O, i tu jest złoto. Złoto w szybrek to jest bardzo... No trzeba po prostu trafić na dobre biomy i nam się trafiły dobre biomy. Tak więc trzeba to wykorzystać, bo jeżeli tego nie wykorzystamy, to nie wiadomo, kiedy będzie następne. W sumie brzmi git. Brzmi donsterwowo. No i co mi żarcie kradniesz? No bo to jest moje. Ej, tu jest wilkołak jakiś śmieszny. Wilkołak, to jest świnka. Ale ona jest, słuchaj, inna zupełnie, ona jest jak krówka taka, plamczasta. Ona jest taka bardziej dzika. I no, tyle w sumie. Dobra, wiesz co, to może ty będziesz zbierał złoto, bo ja tutaj mam i w sumie nie mam miejsca, nie? Tak samo kamień. Spoko. Aha, i to pamiętasz jak się walczy normalnie ze świniami? No, było to dosyć skomplikowane to kajtowanie. Tak się, no, to tutaj uciekały. To działa zupełnie inaczej. Super. Czekaj. Zobaczcie, czy ja pamiętam to jeszcze. A możesz mi dać tę maczetę lepszą, bo ona chyba ma lepszy damage, jeżeli... Dobra. Też nie ma pewności. Czekaj, patrz. No, patrzę. Zobaczymy, no. I teraz jak ona robi szarże... A czekaj, nie działa. Coś się zepsuło i nie było mnie słychać. No. A jak to działało? Chyba coś się na ciebie wkurzyła ta świnia. Nie, dobra, bo ja zaraz umrę. We. Świnia mnie robi. A ta świnia... Nie, bo to wcześniej świnia działało, jest na dwa hity. Ja nie podchodzę, jestem też na dwa hity. Dobra. Wiesz, nie, już mi ciebie namierzało, żeby cię bić? Nie bij. Wcześniej to działało tak, że przynajmniej w Shipwreck, że kiedy ona wykonywała szarże, to trzeba było ją uderzyć, jeśli dobrze pamiętam. Jakby to był to, co trzeba było zrobić. A tutaj zostaliśmy definitywnie trollowani przez świnie, tak więc nie polecam jej. Jackpot. O! A to jest normalne masełko tak jak w Together? Jakby masło to jest uniwersalna mechanika, piękna jest zresztą. To ja jak się poleczę smoker. Troszkę. Dublony może Dobra. Też zbieraj, bo chyba, że jakoś się podzielimy slotami, bo... Ja to na przykład... A może kryształek będzie potrzebny, bo go wziąłem i tak nie wiem, czy zasypiać sobie jakoś... Nie, kryształy chyba nie były zbytnio interesującą pozycją. No tu też są no to też będę zbierał. I ja będę wtedy przeszczęśliwym chłopcem. No chyba nie ma. Super. Chłopcem z kanału Turbina. A właśnie też w tej minucie, kurczę, chciałem gdzieś na początku przypomnieć, że możecie wpadać na kanał Turbiny, jeśli go nie znacie. A akurat to jest dosyć śmieszne, bo dużo osób mnie poznało od ciebie i dużo osób właśnie ode mnie... Nie, czekaj. Dobrze mówię. Ode mnie co? Poznało ciebie. Ja się już pogubiłem. Dużo osób mnie poznało ciebie i ciebie ode mnie. Po ostatniej serii na przykład. Tak, była duża wymiana. Często widzę różne komentarze, nawet jak wstawiłem o tym, że będzie seria multi, to dużo osób już zgadło, że będzie to Dawnstarve, ale jaki to nie wiedzieli. Nie wiedzieli, a tutaj taka niespodzianka piękna i fajnie jest nie robić dwa razy tego samego. Ja no, tak powiem, że jestem... Bardzo miło. Fajny rzecz. Bardzo dobrze jest po prostu robić bardziej unikalny content niż zazwyczaj. My będziemy musieli jeszcze wrócić na morze i znaleźć wyspę ze złotem, bo nadal mamy go za mało, chociaż mam pomysł, bo ja zbierałem dublony i dublony też można przetwarzać w złoto, a że dublony przydadzą nam się, jak znajdziemy jedną określoną strukturę, którą możemy znaleźć równie dobrze dnia jutro, co 70, tak więc myślę, że można trochę się wykosztować. A właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo moja postać nie potrafi mówić, tak? Ono tak. Gada jakieś głupoty. Małpa, bo. A czemu on ma koronę w ogóle? Bo jest królem małp. Słuchaj, małpy się ciebie słuchają. A mogę rzucać gównem? Nie, ale zobaczymy, czy twórcy moda sprawili, że strasz. Powinieneś się strać raz dziennie. Tak? Więc obserwuj, czy postać ci się nie zastrała. To jest twój najlepszy produkt twojej postaci. Jedyny. No to zobaczymy. Może palnąć kupsko. Dobra, wiesz co? My moglibyśmy teraz pójść w te lepsze łódki, to bym potrzebował dużej ilości desek.
Desek, to mam 7 desek na ten moment. Okej, okay, to jeszcze będziemy trochę potrzebować, ale myślę, że rozstawienie się teraz z maszynami to będzie co najmniej dobry pomysł. Ja wiem, co chciałem cię zapytać, bo to w sumie jest dosyć ważne. Jak działają pory roku? Bo ja w ogóle nie jestem tutaj obeznany z tym. Analogicznie jakby do zwykłego Don't Starve'a, że tutaj mamy w tym momencie mild, to jest chyba... Jaka pora? To jest... Spokojne, tak. I teraz mamy taką typową, dąsdowową jesień. Będzie trochę wiatrów, ale nic. Potem będzie ulewa z krótkimi przerwami, pora deszczowa, potem pora powodziowa, a potem meteoryty na I teraz mamy odpowiednik lata? Jesieni. Spokojnej, no pięknej ten zegar jesieni. W ogóle jakoś kolorkami nie wskazuje dobrze chyba. Nie, no dobrze jest, co ty. Chociaż nie, czekaj, nie. Jest źle, dobrze w sensie kolorki są źle, ale ogólnie jest dobrze. Że tak, jakby, bo no. Jesień była czerwona. Tak, zawsze. Tak, że kolorki tak, zmienili, tak. Bo widocznie, żeby lepiej pasowało. A mild to jest jaka? Łagodna? Łagodna. Tak, no właśnie mi się kojarzy z ekspresem do kawy. Mild. O? Zawsze mam ekstra mild kawę, chcę sobie, klikałem u starych. W ogóle tutaj jest stolik do wskrzeszania się, to tylko jeszcze powiem. O, pięknie. No to możesz tam zmutkować, ale ja bym chciał, słuchaj, żebyś ty przy maszynie wytworzył, jak tylko to złupiesz, jedno złoto, bo możesz okay. Teraz zdolność dublony i dzięki temu będziemy mogli właśnie wykorzystać po raz pierwszy te dublony, więc jakby fajnie też to pokazać, że to jest coś breaktowego, czego normalnie nie możemy zrobić. I wykorzystamy to złoto, które nam brakuje dosłownie jednej sztuki do wytworzenia maszyny. To możesz od razu też, w sumie mogę ja ci dać złoto i ty wytwórz. Dobra, a wiesz jak się nazywają dublony zrobione przez Lego, takie dublony z Lego? Czekaj, to jest jakaś twoja kanuszka. Tak. Tak. Duplony zrobione przez Lego. Tak. Nie wiem. Duplon. Znieśli moją poczytalność. Duplon? Tak, bo z Lego duplo. O Jezu. O, to jest... A, to jest... Jak ty to wymyślisz, człowieku? To co chciałeś, żebym zrobił? Ja maszynę? Silnik alchemiczny. O, dobra. Powiem. A to! Osterari w ogóle mogę zrobić skina. O, no i jest. Proszę bardzo. Pierwszy kamyczek. Jakbyś chciał jedzonko, to tu na razie odstawiam, bo widzę, że mam takie znowu zasypione w ekwipunek. Witamy w Don't Starve'ie. A, no tak, jakby. Kto to powiedział? Gak Terrali. Ale ty się śmiej, w Terrali teraz tak pozmieniali. Jednego brakuje, Dudada. Dudada, brakuje mi chyba złota? Nie. No, jest diodę. Jak ci brakuje złota? A z duplonów mam zrobić? Złoto? Już zrobiłeś chyba. Okej, to zrób sobie złoto jeszcze. Złoto to gold, może jakoś się ogarnę. Z duplonów? Wytwarzanie, tak. O jest, tak, dobra. Tak. Z duplo. Duplo. I zrobię specjalnie te radiowy skin dla ciebie. Jak miło. No i też powytwarzaj sobie taki typowy syf. Co tu jak... pies je? Co pies? To plecak mój. Aha. Mój plecak! Teraz mam stworzyć ten i gdzie postawić? Gdziekolwiek? No, gdziekolwiek. My tutaj robimy tylko przepakowanie się i wytworzenie. Teraz będziemy chcieli łódki powytwarzać, bo to jest jaki terrarium? Rzecz. I tak, fajnie by było, gdybyś sobie też wytworzył takie podstawy jak kask, nie? Helmet, kask, no. Dobra. Pikskinę mam, brakuje mi liny, dobra, mam linę. Dobra, kasku. Nie mam skina do kasku. Masz jakiś skin do kasku? Dobra. Przecież kupowałeś tamte danie. Ciepłe danie. Trudno. No. Aha, nie masz skina. No. Okej, ja myślałem o pikskinie. Aha, pikskinie! A to widzę, że dzisiaj komunikacja jest plus 10, nie? A rucksack sobie zrobię jakiś, kurde, taki... Króliczy, no, słuchaj, na bogatości wylatuj. No, będziemy się rozróżniali. Standardzik w sumie mocny. Maczetę ty masz tamtą. Możesz sobie ją zachować, ale ja biorę łódkę. Dużo? Okay, Daniu, najgorszy. No nie, no bo dobra, ty mi będziesz uciekał, to będzie bez sensu. Nie, wiesz co, teraz porzucimy raczej tę łódkę już. Jakby ona jest fajna, ale... Tak? Z tym launcherem? Wytworzymy lepsze. Co może być lepszego? Słuchaj, transportowa łódka, najlepsza według mnie. Tylko musimy teraz zdobyć każdy po 6 desek. I to nam zerze dużo rzeczy. Dobra, dzidka. Dzidunia, mam. Mam 3 deski, ale mogę jeszcze zrobić. Deska to jest boards, takie desy. Desne. To mam 5 teraz. To masz jeszcze na jedną. Dobra, i co teraz z tymi deskami? Robimy jakąś łódkę? Masz coś? Tak, i ja chciałbym, żebyś teraz wytworzył. Możesz wyszukiwalkę, tam masz wyszukiwalkę wpisać. Dobra, widzę. Lin potrzebuję. Okej, wszystko będzie już.
Okej. Dobra, robię prototyp. I muszę gdzieś przy wodzie chyba, co? Tak. Tutaj jeszcze są nowe biomy, ale to łódki są absolutną podstawą i ważne jest to, żebyśmy się nie zamieniali łódkami. I tak wygląda teraz ta łódka, nie? No. I jak zobaczysz, to masz tutaj dodatkowe sloty, które nie powinny być. O, są dodatkowe. Ty liny zostawiasz? Nie, spokojnie. Jezu, zawał mi zrobiłeś. Ja tutaj patyki zbieram, zwłaszcza mam 10 patyków w tym momencie, bo jestem mistrzem patyków i kurczę, siana mi brakuje, a ty liny odstawiasz, to już zawał miałem. Nie, słuchaj, teraz wytworzę to jeszcze taki fajny przedmiot, nie? Jak żagiel. Żagiel to jest, słuchaj, przecudowna rzecz. Ja już idę swoją łódkę Ja też chcę żagiel. Teraz ci też wykraftujemy, ale pa. Para, pa. O, ale wpytę masz to. No i teraz to jest już taka, wiesz, prędkość, że można już eksplorować shipwreck. O, zesrałeś się. O, faktycznie zesrałem się. A ty się wcześniej zesrałeś dyniami. Też była analogia. O, mam dla ciebie jeszcze prezent. Od Tutka. Bo wiem, że się bałeś. W razie, nie, no, to zrobiłeś z jadu węża? Wąsza? Nie, znalazłem w skalbie, szczerze mówiąc. Ale ja jako postać będę co chwilę znajdował skalby i one będą naszym dostawcą wszelakiego syfu, szczerze mówiąc. Jakby my się przygotowujemy pod dłuższą wyprawę morską, bo czeka nas odkrywanie tak naprawdę połowy tego świata. Mi się zrobiło przykro, jak ty mi powiedziałeś, że tę wspaniałą łódkę, która potrafi nawalać kulami armatnymi, porzucamy. Jest fajne, ale ta łódka jest wolna. A potem jeszcze można znaleźć taki piękny przedmiot, który tak przyspiesza podróż, że będziesz poprzesz mój pomysł wyrzucenia tej łódki. Tak ci no powiem. Mam nadzieję, szczerze, mam nadzieję. Bo jak ty mówisz, ale to musimy bosować. Widzimy, że turbina jawnie po prostu jest przeciw wolności, bo wyzywa tę łódkę, że jest wolna i po prostu... No wolno. Tak, rozumiem, zabolało. Nie mów tak. Jest ta 21 i powiem ci, że te żarty o tej godzinie same wlatują do głowy. To jest ten tatusiowy humor taki, nie? Twojego starego. Tak. Mój stary ma taki humor dokładnie, jakby tak, siedzimy... Ale każdy stary ma taki humor. Ale wiesz, mój stary siedzi cicho pół wieczoru, układa pasjansa jego na jakiś film, ktoś rzuca jakąś randomową fazę, a on rzuca właśnie, nie wiem, twój stary mistrz zrywu, twój stary mistrz podrywu. No cóż, no to ja to jesteś rzuciłem. Jesteś odpowiednikiem mojego starego w życiu, tylko że trochę młodszym. Ale jest to triggerujące, jak moja postać się przyspiesza, a ja wiesz, przyspieszam się na sekundę, a chodzę przez 3 sekundy i to wiecznie chodzę spowolniony przez to. No, mogę powiedzieć, chłopie, to przyzwyczajaj się. Chciałeś grać ładną. To właśnie wiem. Bo miniaturki będą ładne. A nie będziemy jakiegoś starego żula. No właśnie, tak pomyślałem. Jak ja patrzyłem na ten ryj, jak mi go polecałeś, po prostu jakbyś mi Menela podsuwał. Ostatnio jak jechałem sobie busem, to był taki właśnie Menel wsiadł akurat do busa i mnie zdziwiło, bo po 5 minutach mówi bileciki do kontroli. Serio? Menel? Taki gościu, co wyglądał jak Menel, był kanarem. No i słuchaj, to jest... Na Politechnice wsiadał. Skryty jest, chłop. W sensie, no ja, to jest, a to jest takie, kurde, snitch, kurde, ze Skyrima 100, nie? No w dokładnie. W tym momencie, wiesz, wyglądasz jak Menel i jesteś kontrolerem biletów. No nikt się nie kapnie. Może być. Ale zgarniamy jeszcze do swoich zbiorów. A w ogóle krabiki nie będą O, dziękuję za żagiel. Ale jest gorszy od twojego. Jak gorszy? To jest taki sam żagiel. Ale on wygląda inaczej, twój był kolorowy. A faktycznie był, no dobra. Ale szkalujesz. No bo ja się naoglądałem po prostu tego i wskakuję na łódkę i sobie wstawiam żagiel, tak? To nie moja łódka? O nie wiem. No bo ty miałeś na swojej żagiel już, tak? Okej, może być. Dobra, to co? W morze? W morze, ruszamy w morze, a może nad morze. W morze. Ej, ale shipwreck do together ima pasuje, gdyby, nie wiem, dodali jakiś wydzielony ocean shipwreck, to super by było. No, moim zdaniem te łódki są o wiele lepsze niż te z together. Lepiej się tak... No, jakby jakoś... są przyjemniejsze znacznie, ale tak ci powiem, że ta wytrzymałość tutaj to jest ból w dupie. O, i tutaj mamy, słuchaj, trójkąt wermudzki. Zgadnij, co robi trójkąt wermudzki. Co jest? Co jest? Prądzi. Trójkąt wermudzki. Prąd. Ale nie bije, spoko, możesz wejść. To po co to jest Enter? Możesz Enter zrobić i my... Co się stało? Się przenosimy? I to jest wormhole taki? Tak, dokładnie. I tylko się na morzu. A bierze psychę? Tak. A bierze mokrość? Nie. Chyba nie. Dlaczego bym miał? Ale wiesz co, może ci dać mokrość, bo respisz się i możesz się zespić na fali na przykład. Aha, no to w sumie masę, bo dodało mi trochę i się zastanawiałem. No. Jestem panem mórz.
Wielki pan, wielki, jesteś królem zwierząt. A mogę ci podpalić łódkę? Nie, spieprzaj. Jestem królem zwierząt, królem małp. Królem małp? No, małpy są uznawane za jeden z najbardziej wkurzających mobów w tej grze, tak więc nie będą cię wkurzać, to jest dobra wiadomość. No, no, ale ja będę mógł gównem rzucać, jak mam teraz w sumie, zesrałem się? Możesz rzucać gównem, tak. Jak? Możesz spróbować, jasne. Ej, poleciało gdzieś. No zatonęło, no, co ty byś... A myślałem, że to jest auto-aim, że wiesz, że cię trafi jak na ciebie. Nie, na kiedy... tak, jak walizka Hitmana poleci. O, znasz tego glitcha. To tak nie miał być? No jak bumerang w sumie. Tak, to klasyk. Skrajmy bliżej. Walizka Hitmana. Nie wzięliśmy silnika alchemicznego, to był błąd. No, mogliśmy rozwalić chociaż. No, mogliśmy go chociaż, no, trochę... Dobra, trzeba znaleźć biom ze złotem totalnie. Teraz przeszukujemy jakieś niestworzone krainy. Chociaż nie, mam pomysł. A tu musimy się skarba cofnąć. Pewnie znalazłeś. Nie. Coś ciekawszego. Jakby skarby są fajne, ale nie są tak epickie. Ale to będziemy musieli chwilę popływać po morzu. A mam pytanie, czy można na przykład odwrócić się, wyjechać na falę i odwrócić się w drugą stronę, żeby szybciej popłynąć, czy to tak nie działa? Można. Ale to za dużo ci nie daje. No nie, no na przykład dobra. Tutaj mam falę, patrz. Dobra, tutaj słuchaj, masz bąbelki. Nie? No, są bąbelki, są. Teraz możesz je zbadać. Zbadałem. I teraz obserwuj bąble. Tu lecą. To jest pewnie tak. Odpowiednik tego koalefanta albo coś takiego. Dokładnie tak. Tak więc możemy sobie zrobić polowanie na koalefanta. Tylko, że zadziwię cię być może, ale na morzu nie ma koalefantów. No to... To będą jakieś psy wodne, albo słonie wodne? Gorzej? No zgaduj. No nie mów, że to jest boss już. Nie boss, to dużo bardzo powiedziane. Ja bym tego bossem nie nazwał. Dobra, patrzymy gdzie jest, no. się pojawi. Tu, w prawo. Dobra, no. I my po prostu podróżujemy za tym, co płynie pod nami. W sumie jest to bardziej sensowne niż w Don't Starve zwykłym, gdzie tylko się ślady pojawiają. Nie wiem, gdzie się plamka kolejna pojawia, nie widzę. Ja też nie. Co chodzi? Dobra, jest. Jest? Chodź, dobra, jest. Płynę. Jest zwierz. Zobaczysz jaki zwierz. Zwierz, a ten zwierz mówi cięż, o co mu chodzi. Czy wiesz, czemu... O, tu nie, jest, dobra. Tu? To jest zwierz. I możemy mu... Czekaj, nie klepaj mu, nie klepaj, jest piękny. Albo dobra. Nie? Możemy. Dobra, tylko go trzeba dodżować, bo inaczej ci rozwali łódkę w 3 sekundy. Bo ma masę HP. Uważaj. Dobra, on tak płynie i on gryzie i no. Robisz tak 3 hity i uciekasz. Dobra. Nie. Aj, był na mnie. Dobra, uważaj. Gryzie. Dobra. Ale jeszcze pluje. Uważaj też na falę. Mam 100 mokrości, się boję troszkę, że zatonę zaraz. No ja też mam 100 mokrości. A łódki mam 99. To uważaj, żeby nie dostać, bo to już... To już na hita jestem. Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, dawaj tak, uciekamy. Gramy full ostrożnie. To po hicie chyba. Ale głupie jest, że jak na przykład ty zaczynasz, no. Ja podchodzę, to ja mogę oberwać łatwo. Na przykład teraz. O. No, dobra. Bo jeszcze jest lag compression. Dobra, dawaj teraz. Dobra, uciekamy. Okej. Okay. Dobra, dawaj. Aj! Dobra, ja muszę się wycofać. I w tym momencie powinniśmy mieć twój statek pierwszy. Gdybyśmy go mieli... Ej, nie, ironicznie, on by nam tutaj wykreował totalnie. Widzisz, i kto miał rację? No, dobra. Być może ty, ale nie przyznam tego, 300... bo jest... Uważaj. Nie, 79 mam, dobra. Jedynka mi się z siódemką pomyliła. Nie dobijamy go, on ma, powiem ci, 300 AP ma. Dobra, czekaj, tak bardzo ostrożnie. A to ty musisz go zacząć. Dobra, dawaj stopa. Dobra, i teraz gdzie mamy najbliższy brzeg? Uj, daleko. 6 łódki mam. Okej, to musimy przeżyć. Ale jakby. mam tratwę zwykłą. Masz tratwę? Tak. Przy sobie? Tak. Pięknie, dobra. To musimy speedrun... Ty! Co? Uprzedzaj. Dobra, dawaj. No. Dobra, lecimy, dawaj. To ile dasz radę? To czekaj, mam gdzieś położyć już tratwę? Nie, kładź jeszcze jej. Mam cztery. Okej, to przy trzech. Trzech już mam. Dobra, kładź i wskakuj. Okej.
I dawaj do brzegu, dawaj do brzegu. Byle do brzegu, Jezu, ale przygoda. Szkoda, że tego nie rozwaliliśmy w sumie, ale... Szkoda, ale... Powiem ci, że przy tych... Faktycznie, jak przestawiłem sobie te opcje co do lagowania, no to gorzej się grało, że mi się bardziej ślizgała postać, ciężko i ciężej jest skajtować na morzu. Tak? No. Ej, nie mogę... No, żeś mnie zostawił, a ja nie mam światła. O kurde, to stań z pochodnią, stań z pochodnią. Tak, tak, stoję, w sensie... Nie się, ja ci niestety nie mogę pomóc. Bo mam też jakieś 10% łódki. No to żeśmy się wrąbali w przygodę. No tak, tak się kończy rush, słuchaj. Tak się zaczynają najlepsze przygody. Ale tak. To też kwestia tego, że normalnie to go jesteśmy w stanie przytankować, ale to właśnie nowy Together, wszystko ma więcej HP. I to się na nas zemściło. Będziemy mieli już cel na następny odcinek, dojechać wielorybę. Na początek, tak. A ta, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo my tu zakończymy, ale tak to ogólnie ta łódka się tam zostanie, czy ona się zepsuje? Ona tam zostanie, tak. Będę mógł ją szybko naprawić? Tak, jakby musimy teraz zdobyć naprawiaczkę i tak się składa, że słuchaj, jesteśmy na startowej wyspie, tak więc możemy... Startowej? Nie. Tak, to jest dosłownie startowa wyspa. To jak z Magellan Moment zrobiliśmy. Magellan Moment. No to co, kochani, dziękujemy wam w sumie za obejrzenie tego odcinka, mamy nadzieję, że zostaniecie na następne i mamy nadzieję, że wam się seryjka podoba, zapraszam też do Turbiny, jeśli ktoś lubi Don't Starve, update'y śledzić i tak dalej, fajny content, no i w następnym odcinku ogarniemy pewnie już sprawę łódkową i coś konkretniejszego będzie tutaj, taki początek, no i chyba może tyle, co? Kwaken, ale to już będę musiał się z tobą negocjować, kiedy możemy na niego iść. No, zobaczymy, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się miśki i pa pa. Pa pa.